Cześć, witajcie, z tej strony Kusiek, witajcie w kolejnym odcinku City Skylines, oczywiście w formie waniliowym, czyli bez modów. Słuchajcie, zakupiłem sobie ostatnio nowe DLC, to Art Deco, dzięki czemu mamy właśnie takie budyneczki, plus dodatkowo jeszcze tam w budynkach specjalnych, dokładnie coś takiego, ale na to przyjdzie, słuchajcie, czas. Proszę mi tutaj o rozbudowanie strefy mieszkalnej. Myślę też, że trzeba będzie rozbudować długo strefę przemysłową i nadać jej specjalizację. Czyli ja mogę już zobaczyć, gdzie co mamy. Tak, tutaj mamy rolnictwo możliwe, więc słuchajcie, dzisiaj też na pewno rozbudujemy co nieco tutaj strefę przemysłową, żeby zagromadzić to rolnictwo tutaj. Dobra, ale żeby rolnictwo nam się tutaj co nieco mogło rozwinąć, to oczywiście będziemy potrzebować jeszcze drogi. Zrobimy to w ten sposób. Na razie tutaj serio? Really? Oh god. Jak tak można? Dobra. Zrobimy inaczej. O kurde, tak brzydko, no. No oczywiście dodałem sobie jeden mod na równo budowanie dróg, więc w razie czego będę mógł sobie z tego skorzystać. O kurde, nie pasuje mi to tak, że... No czekajcie, zrobimy tak. Okej. A to możemy skasować. Dobra. Tutaj zainwestujemy od razu w drogi. Myślę, że na razie w ten sposób. W zupełności nam to wystarczy. O, kot. Och, kot. Normalnie kot. Czekajcie, tutaj troszeczkę wydłużymy o tyle. Tu nam się to zmieści, a tutaj możemy wtedy to wykasować. Dobra. Okej. Dobra, więc tutaj... A tak, woda jeszcze. A w sumie wody tu nawet mamy, więc... Plus, plus. Okej. Taki kawałeczek tutaj musimy jeszcze pociągnąć, żeby nie narzekali. Powiedzmy tak, powiedzmy tak. Okej, woda jest. Dobra. To strefa mieszkalna, okej. No i teraz tak, tutaj będziemy chcieli tą strefę rolniczą. Myślę, że zrobimy to w ten sposób. Tutaj by nam pasowało na chwileczkę. To jest na chwilę, tylko na chwilę wyłącznie. Ponieważ... Czekajcie, zobaczmy sobie, gdzie tu mamy. Tu mamy tak, więc abyśmy tutaj gdzieś... To by było idealnie. Dobra, okej. Gdzieś dotąd. Okej. Niewielkie miasteczko, kształtowanie krajobrazu, przepisy, parki, place, okej, budynki unikatowe, zakaz posiadania zwierząt, zakaz palenia, parki, rekreacje, okej, precz z edukacją, wsparcie dla młodzieży, o! Coś nowego, co to jest wsparcie? Środki przeznaczone na szkolenie młodzieży zwiększają szanse na wygranie, na wygraną drużyn, dotyczy wszystkich stadionów, aha. Stadiony, na razie stadionów nie mamy. O, transport publiczny. Bezpieczeństwo rozgrywek. Ścieżki, okej. Ale transportu publicznego jeszcze jako tako nie możemy. Dobra. Okej.
Wiecie co? Nie obraźcie się naprawdę, z całym szacunkiem do was. Ale... To pogodę sobie po prostu na chwilę wyłączę. Przejdę na czas teraz chwilowego tego budowania. Ponieważ chciałbym to zrobić w miarę... W miarę. Gdzieś dotąd, dotąd. Nie wiem, jak duży ten przemysł tutaj walnąć. Dobra. Okej. Na razie wystawię w takie pola, no bo to nie ma najmniejszego sensu, żeby budować nie wiadomo co, nie? Zwłaszcza, że tutaj prędzej czy później no przekształcimy to pewnie w coś innego, więc dobra, myślę, że na razie tyle powinno im wystarczyć. Musimy zapewnić wodę. Dobra. Dobra, woda jest zapewniona. Musimy zapewnić prąd. Tylko pytanko, gdzie oni się tutaj będą roztegowywać, więc na razie im tutaj wyznaczę strefę. Tylko tak, żeby tutaj wyznaczyć strefę, muszę najpierw zaznaczyć obszar. Wzdłuż tej drogi. Na razie zajmiemy to takim kwadratem, więc myślę, że powinno na razie styknąć. Specjalizację od razu dodamy rolniczą. No pytanko, czy w ogóle tutaj będą chętni na te tereny rolnicze, bo jeszcze to trzeba wziąć pod uwagę, słuchajcie. Dobra, to jest do drogi, dobra, okej. Okay. Tak? Tak, no dobra, okej. Okay. Strefa rolnicza jest. Okej, okay, tam już mogę włączyć to, bo już nie będzie mnie to teraz tagować. Dobra, słuchajcie, zwiększymy budżet na prąd, ponieważ widzę, że tam już niektórzy narzekają, więc na razie damy im równiutko 100%. Tu się coś fajcuje, ale tutaj straż pożarna daje radę. Okej. Okay. Przyspieszymy sobie razy dwa, żebyśmy mogli oczywiście, wiecie, no, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, słuchajcie, tam mieliśmy parki, rekreacje i tak dalej, nie? Co my tu mamy? To może teraz z pewności wystartujemy z tym. Plac z drzewami. Boisko koszykarskie. To myślę, że dzieciakom by tutaj się spodobało w tej strefie. Myślę, że jak najbardziej. Niech będzie tutaj. Dobra, i tutaj pasowałby jakiś park jeszcze. Co? Jakie te parki mamy? Mały park. Plac zabaw. Park z drzewami. Duży plac zabaw. Park dla psów. O właśnie, park dla psów, to mi się podoba. To mi się znacznie podoba. Ten park dla psów może zrobimy gdzieś tu. Dobra, myślę, że będą... Mamy ogród japoński. Ogród botaniczny. Ogród botaniczny to przyjdzie na to jeszcze czas. Że sobie... Aha, tutaj mamy jeszcze park z karuzelą. Oraz park z nadmuchiwanym zamkiem. Tutaj bym jeszcze coś zrobił, ale... Ale tak w sumie mało miejsca na takie coś.
Możliwe, że tak zrobimy. Dobra, zróbmy to jeszcze im ten park japoński, niech się cieszą. Myślę, że na razie im to wystarczy. A tak, transportu publicznego jeszcze nie mamy, od 2200 mieszkańców. Ryzyko pożarowe, no to tutaj, tu trzeba będzie jeszcze kiedyś postawić jeszcze jedną remizę, ale na razie dają radę. Właśnie jak tam, przestępczość ok, niska. Edukacja. Jeszcze jedna szkoła. Ewentualnie może budżetem się tutaj uratujemy. Na edukację. 125%. Jakoś się na razie pomieszczą. Dobra. Coś tu się zaczyna budować elegancko. Dobra, macie tutaj prądy i zarabiajcie pieniądze. Elektryczność też zaczyna lecieć na łeb. Ja tam elektryczność, chyba budżet mam już na 100%, nie? No. Też trzeba będzie ewentualnie trochę zwiększyć, ewentualnie pomyśleć o czymś jeszcze. Już jedna elektrownia na takie malutkie miasteczko nie daje rady, to nie za dobrze, nie za dobrze. A powiedzcie mi, czy ja już mam takie, nie mam jeszcze, bo tutaj później docelowo zrobię takie większe rondo. Ktoś mi ostatnio z was powiedział, że Huśku, lepiej sobie nie rób tutaj w rondzie. Takiej strefy handlowej, ponieważ może to generować korki, więc... Zrezygnujemy z tego pomysłu. Okej. Rondo jest puste już. Dobra, widzę, że tutaj nawet strefa ze świniaczkami bądź... Tak, są krówki, świniaczki i inne gady. Jest ok. Myślę, że możemy sobie przyspieszyć co nieco ten czas. Niewiele, bo nie chcę tutaj, żeby mnie coś zostało nie teges. Słuchajcie, przejrzymy sobie jeszcze te raporty. Elektryczność jest wszędzie. Jest ok. Woda. Jest ok. Śmieci. Dają radę. Edukacja. Na razie jeszcze da radę przez chwilę. Jest dobrze. Poziomy dopiero zostają. Wiatr nas zainteresują. Ruch uliczny. Na razie malutki. Zanieczyszczenie to wiadomo, że tam. Hałas. O! Mieszkańcy raczej mają w porządku. Populacja rośnie. Wartość gruntu to dopiero będzie też rosło. To mamy ropę. To trzeba będzie kiedyś zainwestować. Ropa to dobre hajsy. A, musimy to powiększyć tą. Musimy powiększyć strefę, słuchajcie, mieszkalną. O, tu wody nie mają. Mały problem z wodą. Wow. Dobra, zaraz się, słuchajcie, zajmiemy wodą. Dobra, aha, bo mamy tylko jedną wieżę ciśnień, tak? Ta wieża dzisiaj tak średnio tutaj, ale dobra, niech będzie druga tutaj. Dobra, podłączymy się. I powinny dać radę, dobra, dają radę.
Oni tu dalej męczą strefę mieszkalną. Więc co nieco ją tutaj powiększę jeszcze. Na razie o tyle. Mogę to zrobić w ten sposób. Okej. Dobra. Pociągniemy tutaj oczywiście wodę, a idealnie nam się zgrało, że czy tylko jedna ruda. W sumie tutaj możemy na razie zainwestować też mieszkańców. I dzięki czemu będziemy mieć zaraz 2200 mieszkańców. Pytanko, czy mi tutaj obejmuje? Tak, obejmuje mi. Idealnie. Woda. Woda też daje radę, więc tutaj też się mogą zabudować. Nie, elegancko, elegancko. Handlóweczkę bym tutaj też coś z nią drgnął. Dobra, na razie tak, żeby po prostu mi na razie wystarczyło ciut miejsca. Handlówki mam na razie tyle wystarczy, więcej o nim zrobię, ponieważ tutaj później będzie też troszeczkę inaczej niż jest dotychczas. Tutaj tą drogę bym zamienił od razu. Rozwojowe miasteczko, mamy transport publiczny, słuchajcie, autobusy, tramwaj i taksi. Specjalizacje. Recinkli, mamy już pierwsze zjazdy. Okej, okay, nice. Mamy cmentarz, mamy zajezdę autobusową. Kotłownię miejską. Wow, ładnie. Mam pewien pomysł. Pewien pomysł jest, ale nie wiem, czy go na razie będę realizował, więc na razie może go nie będę realizował. Na razie tutaj... PPRPPO. Pytanko, czy ja mogę... Właśnie, większe rondo. Przede wszystkim. A w sumie tu już mamy autostradę, możliwe do autostrady. O, właśnie, teraz jest idealnie. No powiedzmy. Ale jest lepiej niż było. Trzeba będzie pomyśleć nad przebudową od razu tego. Nie wiem, czy tu nie zrobimy jakiejś autostrady dalej. Wykorzystamy... Wow. To jest dosyć duże. Tu mamy coś takiego, no dobra. W sumie to może być tak. Tak, to trzeba będzie pomyśleć, słuchajcie, później nad jakimś wjazdem drugim do tego miasta. Może nawet gdzieś stąd, tu, nie? Tu się byśmy się podłączyli. Bardziej by mnie interesował gdzieś ten rejon, tu. Wow, co jest? A z prądami lipa, wiedziałem. Ile mi to da? 200 za 20 MW. Co tak słabo, co ty gadasz? Taka słabizna? Już tu wymagana jest woda. MW. Kurczę, no. Straszna lipa, no. 560 kolejne utrzymanie, no nic, on... Zwiększać budżetu raczej mi się nie opłaca, bo tak czy siak nawet bym zwiększył budżet na 150, to zobaczmy, ile mi to da energii.
Tak, taką rezerwę mi tutaj, więc podejrzewam, że to będzie nieuniknione. A stawiać kolejną wiatrówkę za 6000, a za 19, nie 40 MW to się nie opłaca na razie. Dobra, zjedziemy wtedy do 90%. Dobra. Na razie sobie dają radę. Pytanie, jak tam szkoła? Szkoła jeszcze wydala. pracownicy. Dobra, pasowałoby, słuchajcie, tutaj zrobić już powoli od razu jakiś transport. Mamy tramwaj, możemy tramwaj zrobić, ale nie wiem, czy tramwaje będą od razu. Czy ja sobie chcę patrzeć od razu w tramwaje? Czy z jednej strony? Myślę, najpierw autobus będzie tutaj dobrym rozwiązaniem. Myślę, że tą ulicę tutaj możemy ją troszeczkę tak zrobić. Po to, że tutaj sobie postawimy po prostu autobusy i będą możliwość szybszego dostania się na linię. Ok, stwórzmy sobie linię. Pyk. Na razie chyba powinna jedna linia mi wystarczyć, ponieważ wiecie, tutaj jakoś specjalnie dużo mieszkańców na razie nie mamy, więc myślę, że w zupełności sobie poradzą. Co by jeszcze objechać tutaj? Tu. Tu. Na razie taka jedna większa linia. Będziemy mieć więcej mieszkańców. Pomyślimy nad inną linią. Ale co nieco na pewno nam to odciąży. Bo jednak transport to jest dosyć ważna rzecz, prawda? Więc dobrze by było, żeby te autobusy już zaczęły kursować, bo widzicie, jest ten problem, że nie mają tutaj pracowników. A tak to przynajmniej ci pracownicy będą mogli spokojnie teraz sobie dojechać tym autobusem nawet z rejonów mieszkalnych, prawda? Naprawdę. Zobaczymy zaraz, czy będą jakieś autobusy tutaj jechać, bo zanim objedzie jeszcze pierwsza tura, nie? Wyjechała dopiero cały tych autobusów. Więc dopiero te autobusy się zbierają. Ale myślę, że jak już autobusy obwiozą pasażerów, to będzie znacznie lepiej. Tu mamy dokładnie przystanek, więc będzie idealnie, mam nadzieję. Bo na razie te strefy rolnicze upadają, opuszczone. Czy to robię z uwagi na to, że nie ma pracowników? Dobra, autobusy już są tutaj. Zbiera ludzi. Zaraz zobaczymy. Ale patrzcie, 30 na 30 pasażerów, czyli jest full w autobusie. Ni więcej, ni mniej. Nawet tam robi taki zakręt, lol. No nieważne, nie zauważyłem, ale to modyfikuj linię jest teraz? Line overview, oho, okej.
Dobra, jedziemy. 30 pasażerów. Tam oczywiście już się opuściły powoli te. Tu też mamy full, czyli jedzie łącznie na razie w dwóch autobusach 60 osób. Jakaś lipa. 4 osoby. Ale pracuje tutaj, patrzcie. Przyszła tu. Pracuje w elektrowni węglowa. What the fuck? Może przyszła na jakieś porachunki czy coś, nie wiem. Pieron wie. Ale autobusy przyjechały. Autobusy przyjechały, grunt, że przyjechały, więc mam nadzieję, że niedługo ci pracownicy tutaj też znajdą pracę, dotrą i tak dalej. To jest tylko kwestia czasu. Wykształceni pracownicy, no i trzeba będzie chyba już niedługo zainwestować w szkołę średnią. Dobra. Zatem zainwestujmy. Pytanie, czy tu, czy tą? A może tu? Dobra, tu, pyk. Mniej mieszkańców, ale to nic. Okej. Ścieżka rowerowa by jeszcze tu się przydała, słuchajcie. Dobra, ty se pojedziesz tą ścieżką rowerową. Tutaj. Dobra, jeden sklep mniej, ale przynajmniej ścieżka rowerowa jest. Tutaj pasował, słuchajcie, to tak, to na razie nie wiem jak to jeszcze przejdzie, ale dobra, słuchajcie, przejdzie. Wow. Na chwilę obecną, kiedy jeszcze nie musimy się tym martwić. Tu zrobimy jeszcze taką ścieżkę. Tak, wiecie, że mogą sobie tędy po prostu przejść na razie, nie? Żeby dostać nawet do strefy handlowej, nie? Idzie już coś tam zapierdziela. Patrzcie jak. Nie. Dzięki temu już klienci będą, prawda? Patrzcie ile tu chodzi, lol. A dokąd ludzie tak pędzicie? Do pracy? Myślę, że coś z tego będzie. O, już się wykształcają. No ale patrzcie jakie rzesze, normalnie masakra. Nie spodziewałem się, że aż tyle będzie ludzi chętnych na tą. Okej. Pracownicy, spokojnie. I pracownicy dotrą. Pracownicy się dopiero uczą. Ale widzę, że też będą chcieli. A jak tutaj? Tutaj też kurde lipa z pracownikami. Mimo, że to jest. Dobra, trzeba będzie, słuchajcie, w takim wypadku na pewno powiększyć strefę tą mieszkalną, żeby jednak więcej osób było, bo nawet jest zapotrzebowanie. Ale dobra, słuchajcie, tym się zajmiemy oczywiście w przyszłym odcinku. Powiększeniem strefy handlowej, ewentualnie gdzieś tam jeszcze w tamtych kierunkach
upcham tą strefę mieszkalną, tak żeby, wiecie, żeby nie w jednym miejscu ta strefa była, tylko gdzieś ją tutaj na przykład walniemy czy coś i oni sobie będą mogli tam też dojeżdżać jakoś czy coś, walniemy tam jeszcze jedną strefę z autobusami. No, to chyba będzie dobrze. Także słuchajcie, dzięki za uwagę dzisiaj. Oczywiście zobaczymy się w kolejnym odcinku City Skyline za dni kilka. Oczywiście jak wam się odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie kanał, co robić też na bieżąco i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, no i pa pa.